Witamy serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na bazie numer 3. Oczyszczamy zwierzęta. Przywitaliśmy się. Widownia wypełniona wewnątrz, na zewnątrz. Także bardzo żeśmy się ucieszyli też, że nie jest mniej, tylko za każdym razem więcej. I na samym początku mam komunikat do dwóch osób. Mam problem. Pieniążki weszły na oczyszczanie zwierząt, ale nie mam maila, nie mam zdjęć, także dzisiaj by byli na bazie. Musimy przesunąć na następny weekend, bo tylko Patryk jest dostępny na koniec tygodnia, niedziela, poniedziałek. Bo salon fryzjerski wtedy jest zamknięty i może Patryk przybyć tutaj. Dobrze. I teraz powiem, o jakie osoby chodzi. No muszę wymienić, albo powiem tak. Chodzi tutaj o pani Marta Zalew, i to chodzi o kot Roxy i pies Bella. Poproszę o przesłanie zdjęć i hasło, imiona. Na maila proszę, bo ja obszukałam na Facebooku, na Skype. Wysyłajcie mi tylko na maila proszę. Nie wiem, czy ktoś wysłał maile, nie dochodzą, nie mam pojęcia. I tutaj chodzi o następną osobę. Agata Rola i chodzi o psa Morus. Też nie mam żadnych informacji, ani zdjęcia, ani dobrze. Mail proszę i zdjęcie. Hasło mam dziwne. Tam na przelewie było, nie, ale to zapomniałam nic. Dobrze. I zaczynamy. Teraz ja przeczytam zwierzęta, które będą zaproszone na bazę do oczyszczenia. Pierwszy jest tak, pies Kulka, hasło od Kasi. Następny jest pies Feluś od Bogdana. Następny jest pies Goja i hasło jest Edward. I jest pies Enzo Roman, hasło Szpic. Jako ostatniego biorę moją papugę Luigi. Wszyscy gotowi. Zaczynamy. Patryk? Mhm. Jestem przy komputerze, przy ekranie i mogę. Pies Kulka. Zapraszam. Już nanoszę obraz. I literuję K, U, L, K, A, N, K. Wyszukuję informacji w archiwum. Bo byście nie wiesz. I Kulka już w tej chwili znalazła się na stole kryształowym. Podchodzi Perys z dwoma pomocnikami. Jest kładziona na brzuszku. Wygodnie. I Perry zleca rozpoczęcie, żeby skan rozpoczynał. I rozpoczynamy przegląd. Jest troszeczkę głośniej, bo chodzą wiatraki. Bardzo gorąco. Rozpoczynamy. Tu jest stop. Prawe ucho z program energetyczny, ale nie w środku, tylko tak jak ucho łączy się z głową. W tym miejscu, jak się ucho łączy tutaj już ze skórą, z głową, założony program energetyczny, to już jest ściągane i czyszczone przez Perysa. Dalej. Stop. Z tyłu głowy, przed karkiem jeszcze, na tyle głowy, jest taki, jakby to powiedzieć, mnie to się skojarzyło, jak położona bagietka, taki podłużny, taki półokręg jest nałożony przed karkiem, na tyle głowy. Jest już to ściągane i czyszczone przez Perysa. Nie ma potrzeby, mówi, wciągnięcia tego tymi odkurzaczami, jest wszystko w porządku, ściągnę.
Głośniej, no troszkę, proszę. Kontynuujemy. Stop. Tu na podbrzuszu. Jak to? Tu za szyją, tak tutaj ten przód brzuszka. Mhm. Tu jest program nałożony, już jest oczyszczany, ściągany. Tu mówi Perys, wtrąci tylko taką ciekawostkę, że to miało duże, to miałoby mieć duże skutki na przyszłość, jakby to się w pełni aktywowało. Nierównomierny, tak jakby ktoś uderzył w klatkę piersiową z oddychaniem. Oddech, tamowanie, zatykanie takie zatykanie przychodzi. Mhm, takie nierównomierne, takie duszenie, taki bezdech. Mhm. Z mostek, jest ten mostek, nie? Tutaj. Tak. Tutaj narządy i stop, jest program w jelitach w środku. Bardzo, bardzo malutka taka kropeczka. Kiedy się aktywowała, to były olbrzymie problemy z rozregulowaniem całego układu pokarmowego, łącznie z wydalaniem i z pożywieniem, i z przemianą. Sprawieniem. Tak. I teraz kontynuujemy. I tu na dole już nie ma nic, jest czysto. Stop. Tu jest program nałożony przed ogonem na kuperku, na pupie, tak na górna partia kręgosłupa, ale to już jest ten ogonowy odcinek, to już jest tutaj ten końcówka kręgosłupa. Jest taki podłużny, nałożony, taki, taka rurka nałożona. To by miało wielkie, to by miało na biodra. Aha, taką ciężkość właśnie tych tylnych łapek i taki jakby, jak mi przychodzi, reumatyczne sprawy, problem z poruszaniem się w późniejszym okresie doświadczenia. Kontynuujemy. Tylne łapki są w porządku. Tuż do ogonka. W porządku, jest wszystko zdjęte, skan się podnosi i jest piesek wolny, zeskakuje ze stołu kryształowego. Ja się uśmiecham, bo ja widzę, jak ona tam biega w kółko szczęśliwa. Ja mówię szczęśliwa, no kulka. Jest prowadzona, Perys prowadzi do kryształu i od razu się bardzo, bardzo cała wtula w ten kryształ. Przychodzi takimi pięknymi, kolorowymi energiami, nabiera, wyrównuje cały ten energetyczny poziom sobie, zabierze ze sobą duży pokład. Publiczność radosna, zawsze się cieszą. A takie pozytywne zmiany, bardzo piękna tam jest energia i atmosfera. No i w tej chwili za kryształem otwierają się już drzwi, następuje powrót do ciała fizycznego. Kulka wraca do domu. Szczęśliwa, wraca i oczyszczona. Wraca do ciała. I tylko można podziękować opiekunce, że przekazała. Uniknie problemów, dużo problemów, cierpienia przede wszystkim piesek. No i cieszymy się. Zapraszamy. Następny pies Feluś. Już nanoszę obraz, jestem przed komputerem. I literuję. F, E, L, U, S. S. Feluś. Już szukają informacji w archiwum. Pasuje mu. To imię Feluś pasuje mu. Feluś już leży na stole kryształowym, już jest. Pokazał się.
I przychodzi informacja, że on bardzo długo czekał na ten moment. Dla niego to jest niesamowicie ważne dla tej energii. Chodzi, że ręce właściciela, opiekuna, właściciel, nie dobre słowo. Opiekuna. Bo nam nic nie należy. Perys prosi już o rozpoczęcie i skan zjeżdża i rozpoczynamy przegląd. On leży sobie standardowo na brzuszku, wygodnie, w relaksie. Stop. Na nosie jest dość spory program energetyczny, w środku, w nosie. Wewnątrz. Perys tylko mówi, ciekawostka, jeżeli u psa jest coś zepsuty, jeżeli węch nie działa jako zmysł, no to jest bardzo poważna sprawa, jeżeli chodzi o psy. Ściągnięte, zabezpieczone, wybalsamował. Powiedział, to jest proces, wszystko wróci do normy. On już miał problemy z rozróżnianiem przez węch. Stop. Ja tutaj jak dziąsło, ale między jedną a drugą szczęką na środku, żuchwa, na końcu, na żuchwie jest nałożony jakby taki spinacz metalowy, energetyczny. I to się łączy od dolnej do górnej szczęki. To idzie taka parówka jakby, taka, takie podłużne coś. I to jest łączenie górnej z dolną szczęką i tu chodzi o obie. Tam by, tu chodzi o, już będziesz wiedziała, bo jesteś w tych sytuacjach, o to takie ropne zapalenie i wielki ból, nie? Wewnętrzne zaczerwienienia i stany zapalne. Z gryzieniem. Tak, z jedzeniem i to bardzo cierpienie. To się włączało i wyłączało. To było aktywne i nieaktywne ten program. I tutaj Perys podjął decyzję, że to jest na tyle silne, że poprosi pomocników, żeby wszystko było to wciągnięte i bardzo dokładnie wyczyszczone wewnątrz. On tego osobiście nie. To jest na tyle silny program. I w tym czasie to już zostało wykonane i on tam zabezpiecza balsamy i uspokaja, że już jest ściągnięte, jest wszystko w porządku. Teraz dalej. Stop, ja już widzę, jest między oczami, na wysokości tak trzeciego oka jest nałożony kolejny program energetyczny. Jest ściągnięte z Perysa. Ściągnął, zabezpieczył, wyczyścił, w tym chusteczka jest wszystko w porządku. Kontynuujemy. Uszy w porządku. Na głowie już dalej nie ma nic. To na karku, na górnej części karku jest nałożony program energetyczny, bardzo podobnie, tak jak taki półokrąg, jak taka uprzęż. Jak taka uprzęż z góry, taki pół. I to miało spowodować utrudnienie w ruchu, problemy z chodzeniem, stawy, kości. Ściągnięte, zabezpieczone, wyczyszczone. Kontynuujemy. Stop. Mi tu przychodzi serce, ale to nie jest na samym sercu, tylko w okolicach serca już widzę tą kropeczkę, taką małą czarną, jest takie maleństwo. Już jest to ściągane. Już nie ma. Zdjęte. Kontynuujemy. Stop. Ja jestem tutaj w układzie pokarmowym, przewód jelitowy, serce. Tutaj narządy jestem.
I tutaj było i już pojawiły się pewne problemy z moczem. Właśnie funkcje nerek, wydalanie było spowodowane bólem. Jest to taki program nałożony, że to jak było aktywne, to dawało bardzo duży ból i nieregularne załatwianie się. Jest to zdjęte i tam poszła podwójna porcja balsamu i to będzie proces, żeby to załagodzić, bo tam wewnątrz, to jest mówił, już był taki duży stan zapalny na ten moment. O czym może nawet sobie opiekun nie zdać sprawy, ale tam już się wewnątrz działo. Kontynuujemy. To jest góra kręgosłupa, wszystko w porządku. Żebra z boku, nie ma nic. Do ogonka. Czysto. Jest wszystko zdjęte i skan się podnosi i wyskakuje ze stołu kryształowego. Bardzo szczęśliwy. Idą informacje automatycznie do opiekuna, że jest przeszczęśliwy i niesamowicie wdzięczny, że jest tutaj, gdzie jest w tym momencie energetycznie i to się wydarzyło, bo było dla niego bardzo duże obciążenie. Miał mnóstwo tych rzeczy nałożonych na głowie. Jest prowadzony przez Perysa do kryształu. No z takim naprawdę poważaniem, z takim respektem z tego kryształu się wtula i bierze tę energię, jest taki szczęśliwy, taki wyciszony, spokojny. Bardzo ładne energie biją. Bardzo spokojna, zrównoważona, a Perys mówi, istota z dużym doświadczeniem. Ma tu dostojna energia. Teraz już się drzwi otwierają i teraz już pojawia się ta w tych drzwiach, co nas, i teraz następuje połączenie z ciałem fizycznym. I Weluś wraca do ciała fizycznego, wielkie zmiany na pewno będą, opiekun zauważy. Dobrze. Zapraszamy pieska Goja. Już nanoszę obraz, jestem przed komputerem. Literuję G-O-J-A Goja. On już wyszukuje informacji. Archiwum. I Goja już leży na stole kryształowym obok. Wygodnie się ułożyła. Położyła się standard na brzuszku. Ciągnęła łapki, jest gotowa. Podchodzi Perys, prosi, żeby skaner rozpoczął pracę. I rozpoczynamy od głowy. Stok. Na prawym oku jest program energetyczny. To już jest ściągane i oczyszczane. Stop. Z kolei na lewym uchu jest też program. Nie w środku, tylko na uchu jest, na skórze przyczepiony program energetyczny. Już jest ściągany i zabezpieczony. Kontynuujemy. Stop. Język pod spodem, ale w języku pod spodem, chodzi o język stricte, jest taki placek przyklejony od spodu energetyczny, taki jak guma do rzucia, by ktoś nakleił, jest pod spodem, to jest już teraz w tej chwili
zabierane przez Perysa, chusteczką wymyte, wybalsamowane, nie ma. Ciekawa sytuacja, akurat przyszedł Paulo, nawet podobni są do siebie, akurat przyszedł, może się przywitać z tą energią, he, Paulo? Podobni jesteście. Stop. Prawa przednia łata, ta górna część tutaj, za kością jak zgina, to ta górna część przy ciele. Jest taki spory program energetyczny, w bardzo takich nierównomiernych kształtach. Już Perys się wziął za to, już ściąga. Mówi, że tutaj będzie proces, to chwilkę potrwa, ale on tam naładował tego balsamu ile trzeba i tam chodziło coś o właśnie mięśnie, już mówi. I to będzie wszystko złagodzone i będzie wszystko w porządku. Tam już się coś zaczęło dziać i pewnie miałoby to skutki na przyszłość i to by zwiększało. Słabość mięśni. Takie lekkie kulenie już mówi, że tam chyba wchodziło w grę przednią łatę. Teraz jesteśmy tu. Górny odcinek kręgosłupa do tej pory jest czysty. Lewa strona stopy, jest lewa strona żebra. Jest na większej części żeber położony taki, jakby to powiedzieć, to jest jakby naklejony taki energetyczny plaster, taki podłużny. Tu chyba mi chodziło o taki ścisk tych żeber, co był dyskomfort w oddychaniu albo wchodzeniu. Ucisk, dosłownie ucisk to powodowało. No, tak się Perys zawahał, zastanawiał, ale mówi nie, on to już osobiście usunął. Nie trzeba pomocników, jest wszystko w porządku. Jest to usunięte, to było uciążliwe, już tego nie ma. Kontynuujemy. Tu mi stop, zdecydowanie tutaj... Amore wiedzie. Przewód moczowy, bakterie, zapalenie. Jest taki bardzo tyci, malutki program energetyczny. W stanie zapalnie? I bardzo... Dróg moczowy. Tak, ale to było złośliwe, bo to się aktywowało, to grało w grę swoją. Raz się włączał, raz wyłączał, a to powodowało bardzo duży ból. Przy tym jak piesek sikał i trzeba dać jakąś siłę, żeby to wyleciało, to sprawiało ogromny ból fizyczny. Tak jakby tam było zastopowane jakimś kamieniem albo czymś w środku. O, to jest odblokowane w tej chwili. Program był bardzo maleńki, ale Perys już nieraz tłumaczył, że tu nie chodzi o to, bo maleństwo potrafi wyrządzić bardzo dużo bólu i krzywdy. Zabrane, wyczyszczone, nie ma śladu. Mówi, nie ma o czym już rozmawiać. To już jest w porządku. Kontynuujemy. No ja, tutaj ona chyba prosi się o energię, bo ta kość mi się rozrasta tutaj. To chodzi o ten oddech. Robi problemy. Nie wiem, dlaczego przyszło. Tu jest stop jeszcze na, już widzę, prawa tylna łapa. Jak sam dół, no nie palce powiem, poduszki i pazurki. Tam jest pod tym pazurem jednym
jest ukryty bardzo mały program i to już jest usunięte, to się tylko można domyśleć Perez mówi, co by to miało powodować w przyszłości. Chodziło tylko o jakieś skaleczenie tam na poduszce, o jakieś... Gdyby się stan zapalny zaczął rozprzestrzeniać. Dlatego to było od spodu włożone, już tylko czekało na sytuację. Na tej lewej łapie, koło tego pazura, tam już było, już to czekało. Zabrane nie ma. Kontynuujemy do końca. I ogon jest czysto, jest wszystko ściągnięte jak należy. Skan się podnosi, jest energia wolna, skakuje ze stołu. Bardzo dziękuję Peresowi. I pobiegła jak strzała do swoich tam energetycznie na rozmowę, pewnie znając coś ważnego, albo przywitać się. Swoich czekała, bo tam po, jak szczała, tylko podziękowała jak Perysowi, zanim do kryształu już tam jest na widowni przy. Teraz już podchodzi do kryształu. Staje na dwóch łapach i dwoma dotyka, cała się komponowała w ten kryształ i coś niesamowitego ja widzę, bo z racji tego, jaką ma barwę tu na ziemi, tam energetycznie też mi się tak przedstawia i po prostu wygląda jak tęcza. Bo te kolory przez nią przechodzą od tego kryształu i ona się po prostu mija. Bo jest biała i... Wszystkimi kolorami. To wygląda tak bajkowo, że to jest coś niesamowitego, jak te energie przez nią przechodzą. No, tutaj Perys patrzy na to wszystko i tylko jeszcze przekazuje na koniec do opiekuna, że zdecydowanie w krótkim momencie, teraz po powrocie, opiekun zobaczy, sam będzie wiedział, jakie zmiany. Duże zmiany w tym ciele fizycznym. Na pewno zaobserwuje. Jest teraz kompletnie czysta, uwolniona od wszystkiego ta energia i weźmie ze sobą piękne energie z kryształu. Drzwi się otwierają, jeszcze się odwraca i bardzo dziękuję wszystkim i następuje powrót do ciała fizycznego. I Goja powraca do ciała fizycznego. Czekamy na zgłoszenie. Są zmiany u waszych zwierząt. Piszcie pod nagraniami, bo to są informacje też dla innych. My się razem z wami cieszymy. Zapraszamy. Następny piesek jest Enzo Roman. Już jestem przed ekranem, nanoszę obraz i literuję. E-N-C-O-Z-O i drugie Roman. I drugie, spacja, R-O-M-A-N, Enzo Roman. Wyszukują w archiwum. Już pojawił się na stole kryształowym, już Perez jest obok, standardowo na brzuszku, wygodnie. Zjeżdża skan i rozpoczynamy przegląd. Stop. Między nosem a oczami, tu jakbyś głaskała po nosie, tak, jest program, taki podłużny, to już Perys zdejmuje chusteczką, oczyszcza, nakłada balsam, już jest zdjęte, kontynuujemy. Stop. Od wysokości oczu aż do końca głowy ciągnie się taki podłużny, cienki jak nitka program przez środek głowy, przez tutaj, ale to nie jest w mózgu w środku, tylko to jest na głowie, na czaszce. Taka długa, ciemna nitka od początku do końca głowy, od zakończenia oczu aż tu do szyi.
I teraz już można się domyślić, bo już są pomocnicy przywołani i już wciągają i oczyszczają. Było to bardzo, bardzo, byłoby to, poprawił mnie Perys, byłoby to bardzo silne i niesamowite w skutkach, jeżeli by się to uaktywniło. Teraz on już po swojemu tamto... Epilepsję? To blisko Perys mówi, bardzo odgadłaś, bo chodziłoby tutaj ja o gry. Ja informację ubieram, dlatego nie chodzi o gry, co by to robiło z jego tokiem myślenia, z mózgiem, jakie by sobie komponował bóle sam. Bóle głowy, migreny niesamowite, bóle, tak jakby mu ściskało głowę. No. Do tego stopnia, że te bóle by były tak naprawdę fizycznie nie ma, ale on sobie to robi przez ten program i do tego stopnia by sobie potrafił stworzyć ból, żeby doszło do padaczki, do epilepsji, do takich rzeczy, do wymęczenia ciała fizycznego do tego stopnia, że odeszła ta energia z ciała fizycznego. Bo zatrzymało się serce. Takie to było wstrętne, ta nić tutaj przez tą głowę, do tego by mogło dojść. Bardzo, bardzo niebezpieczne i jak fałszywe, Perys mówi, bo tak naprawdę ten ból fizyczny by nie istniał, ale to robiłoby mu ten sztuczny ból w głowie. On by sobie wizualnie to, by to się działo? Teraz już jest to zabrane, on nałożył to, co trzeba, oczyścił porządnie, odjechali pomocnicy i prosił od razu, żeby była poszła natychmiast do utylizacji, do wymiany. I możemy kontynuować, teraz już Perys uspokaja opiekuna, że już jest wszystko bezpiecznie, jeśli o to chodzi, zdjęcie. Dzięki, że piesek został oczyszczony do swojej. Stop, lewa przednia łapa, tu jest coś z tym, to staw, jak idzie, coś mu tam przeszkadza, tak, bo tam jest program i on jest już w tej chwili zdejmowany, to tylko on już to odczuwał fizycznie, że miał dyskomfort przy chodzeniu. Już mu coś tu przeszkadza. Nie łapka, nie ta dolna, tylko tutaj przy ruszaniu. Prawa przednia łapka. To już jest zabrane. To już było takie obciążenie odczuwalne. Kontynuujemy. To ja widzę na już za układem oddechowym, tu za szyją jesteśmy, ja już widzę na sercu malutki punkcik. Jest to w tej chwili już ściągnięte przez Perysa i oczyszczone. Tak, tutaj nieregularna praca serca i nad wyraz szybkie poczucie zmęczenia, przemęczenie się przy spacerach. Takie mi przyszło takie właśnie. By się męczył, to by dawało, jakby to się aktywowało, takie sztuczne zmęczenie, że on chodziłby sobie trochę pospacerował czy pobiegał, i byłby strasznie zmęczony. I to powodowało takie osłabienie tego serca. Nie ma. Zabrane, oczyszczone, nie ma śladu. Kontynuujemy. Teraz idziemy tu stop. I teraz tak, jak ja patrzę, to jest... No futerko, tak? Czy sierść, jak to powiedzieć? Sierść. On jest taki misiowaty. To jest w skórze, na górnej części kręgosłupa, ale tu nie chodzi o żadną kość, ani o kręgosłup, tylko na skórze, na grzbiecie, tu chodzi o te futerko. Mieliśmy już kiedyś taki przypadek.
jest jakby takie jajko rozlane, sadzone. Tak to można powiedzieć, się tak jakby rozlewa, takie nieregularne, jakby ktoś mu rozbił na grzbiecie. I to tak się wylewa, ta energia taka ciemna na tą sierść taką ładną z góry, jakby się coś na niego rozlało. I tu chodzi o to, Perys już mówi, ja już wytłumaczę, i on już to teraz ściąga i czyści, a że tutaj by chodziło o te jego włosy i o tą piękną sierść. Wypadały by włosy. Oczywiście, i to by się w przyszłości wydarzyło. Dermatologiczne problemy nazywa się to. Dermatologiczne problemy nazywa się to, ale Perys mówi tak, jak było już w jakimś przypadku wcześniej, bo pamięta to mówione i jakaś energia miała z tym problem. I tutaj on to podtrzymuje i on tutaj mówi, że w bardzo dużym stopniu wpływ na to ma samolotowe rozrzucanie chemii dla nas. I to ta energia, to zwierzę przede wszystkim przez to cierpiało i straciłoby tą sierść albo większą część i wypadałyby te włosy, bo to jest tym spowodowane, to czym sypią. To już było powiedziane i to on to podtrzymuje i powiedział, że to już był główny problem. To jest główny problem. Także już jest to teraz zabrane, nie ma śladu, mówi nawet naprawdę, tutaj jest tylko taka mała wskazówka na opiekuna od Perysa, nie jest to absolutnie żaden wskaźnik czy nakaz, ale naprawdę dużo by tutaj teraz, żeby, bo to będzie proces, tam jest wszystko w porządku na ten moment, jak ten piesek wygląda, tylko tu chodziło o przyszłościowe sprawy. Za czym? To jest zdjęte, ale to już zaczęło pracować. Jeśli jest w zasięgu olejek od Gracjany, wysmarować dwie dłonie i naprawdę smarować po grzbiecie pieskowi te piękne energie i można go za jakiś czas wykąpać, a naprawdę nie trzeba, bo to same piękne rzeczy z natury są i nie będzie mu to przeszkadzało, bo skóra i sierść sama po prostu wchłonie to wszystko, bo to są bardzo, bardzo wysokie, ładne energie i dużo mu to pomoże. Nie jest to żaden nakaz, jeżeli ma świetnie Perys mówi. Kontynuujemy. Stop. Ja jestem teraz na narządach, jakby to powiedzieć, rodnych. Tutaj jest program, no i on tu tam ma na... To nie jest siusiak, to na jajku. Na jajku. Tak. Jest program energetyczny, taka, wiesz co, taka mała, nieregularna, jakby to powiedzieć, dżownica, taki robaczek. To tam siedzi, takie przyklejone. Perys już wziął chusteczkę i ja widzę, jak on to... To się tak jakby rozpuszczało natychmiast, się to robiło niewidzialne. Zabrał to w tą chusteczkę, już oczyścił, usmarował balsamem. To mi przyszło od razu pierwsza rzecz, bezpłodność, nie? Brak... Lubił się. Tak, i duża taki problem, jeżeli chodzi potem o na przykład łączenie się, czy takie stworzenie psiej rodziny tu na ziemi, to byłyby duże kłopoty, nie? I to miało to... Bezpłodność. Jest już to zabrane, jest wszystko w porządku, to będzie oczywiście teraz proces, ale wszystko wróci do normy, jest wszystko pod kontrolą. Kontynuujemy. Wolny, wszystko jest pozdejmowane, czysty jak łza, Perys mówi. Skan się podnosi, zeskakuje. Ruchliwa ta energia bardzo, wszędzie go pełno. No Enzo. Enzo to jest włoski, nie Enzo, to ma pewnie tą energię też w sobie, poprzez imię. Dziękuję wszystkim bardzo nam na bazie i opiekunowi bardzo serdecznie, energetycznie, jak tam jest, dziękuję, bo jest wolny dużo z tego wszystkiego. Dużo było i bardzo niebezpieczne z tym, także on się poczuł taki teraz
lekki, zrelaksowany, nieobciążony tym, on energetycznie wie, czym był zniewolony i teraz po prostu się czuje pięknie, wrócił do rzeczywistości, jest czysty w doświadczaniu i teraz już na krysztale przybiera łapkami. Jego peryt wziął i go na ten kryształ położył. Na górze tego kryształu jest i na nim tak leży. To są tak piękne energie, to jest coś innego, że ten kryształ on nie kuje, nie przebije, czy tam są jakieś takie nierównomierne jakieś te końcówki. To nie jest tak. To jest miękkie, to jest ciepłe, wszystko ja tego nie umiem nazwać. To jest jak jakiś piór albo poduszka, to nic się nie dzieje. On kładzie te małe zwierzątka, jak są mniejsze, na górę tego kryształu, tylko się na to cieszą. Że nabiera energii, pięknie jest ładowany. Perys mówi do opiekuna, że teraz już jest naprawdę spokojnie, wszystko jest oczyszczone, jest czysty i będzie w zachowaniu widać, jaki on teraz będzie wesoły i jakiego dostanie, no takiego powera, takiej energii dostanie, się taki bardzo, bardzo żywy w najbliższym czasie. Drzwi się już otwierają i w tej chwili następuje powrót do ciała fizycznego. No to Enzo mi drobniutko przebiera nóżkami. Fajnie, cieszymy się i dziękujemy się wszystkim opiekunom, którzy dbacie o swoje zwierzęta, o te istoty duchowe i uwalniacie ich z cierpienia. I teraz zapraszamy na bazę Eclectus Roratus Papugę Luigi. Już nanoszę obraz na ekran. Literuję L-U-I-G-I. Już wyszukuję informacji w archiwum. I już pojawił się energetycznie na stole. Jest na brzuszku, nie na plecach, rozłożonymi skrzydłami. I sobie leży spokojnie. Główkę ma na bok, sobie oddycha, wszystko spokojnie, elegancko. Perys podszedł i poprosił o skan, żeby zjechał i zrobimy kontrolę. Mówię, już skanujemy. Dziób, język, wewnątrz, wszystko jest w porządku. Stop. W nosku, w dziurce jest mały program energetyczny, co by miał zatkanie jednej dziurki, dyskomfort w oddychaniu, zatykanie, nieprawidłowe oddychanie. Dobierałby powietrza dziobem, bo tutaj byłoby zatkane. Już jest to oczyszczone, zabrane. Kontynuujemy. Oczy są w porządku. Na górze, na głowie nie ma nic. Schodzimy teraz tutaj szyja. Tu jest czysto. Idziemy tu do tego worka. Stop. Tu jest program taki podłużny nałożony na spodzie tej szyi, w tym przełyku. Ale Perys tłumaczy tak. To jest, ten program jest nałożony przez sytuację. Ja już wiem jak. Na siłę karmienie żyłka. Wyjęłaś mi to, teraz miałem to powiedzieć, to mówisz co ja mam teraz do przekazania. Bo widzę, to już mi ta informacja przyszła. Żyłką karmią, wkładają do worka. Ja to zobaczyłem i on mi już zaczął teraz mówić, ja to zobaczyłam obrazowo, a ty to za mnie mówisz, że ja już nie muszę nic gumowymi powiedzieć. Gumowymi wentylami. Ja nie muszę nic powiedzieć, tu chodzi o tą żyłkę. I na hama wciskanie i rozrywanie, on za dużo naraz. On się czuł niedobrze i za dużo. I przez to nie chce teraz i jeść. On się teraz ma wstręt do jedzenia i się boi znowu, że ty mu tą rurę wprowadzisz.
a ty robisz dobrą rzecz, Perez mówi, bo ty chcesz powoli jemu serwować i z dzioba prosto z tego. I on już się znowu widzi to, jak ty mu to wprowadzasz i znowu mu wypełniasz ten worek. I on ma tramę na to. I ten program został zabrany. To była taka podłużna, ciemna linia tam i Perez to zabrał. On tam dał dużo balsamu. Mówi, że to będzie proces i to się uspokoi, jak i miałeś przykład z innymi papugami, bo też miały w żołądkach, w gardle i zaczęło od następnego dnia być samodzielne czy jeść. To się uspokoi. On musi do ciebie wziąć zaufanie. Hodowcy na szybkiego chcą karmić, mało czasu jest i rurkę do worka, że ma ci ufać i ty chcesz z nim inaczej. Ty nie chcesz żadnych rurek, ty nie chcesz go, żeby on jak balon się rozdał. On ma tą traumę w głowie. Tam nic nie było, dlatego Perispa, tam nie było żadnego, nic, żadnego jeszcze programu w głowie, nic. Ale on o tym myśli, że nie... Nie, może nawet coś można, czuł, oczywiście, czuł, że tak. To już jest zdjęte, więc jest już w porządku, to wróci do normy, Perez mówi. Będzie ci jadł tak szczykawkę, że będziesz zadowolona za jakiś czas, naprawdę będzie pożerał, będzie silny, przybierze na wadze. Tylko to jest proces, tutaj potrzeba chwili, bo on ma to w sobie. No, musi o tym zapomnieć, to nie było nie dobre. Jeść, nic. Na owoce nie idzie nic. Jest jeszcze bardzo młody i przede wszystkim jeszcze zależy tutaj od papki, od szczykawki. Mm-hmm. Ale w ten sposób, jaki robisz ty, bo on musi być pewny, że zakończy się do wkładania do dzioba, a nie pójście dalej przez przełyk na siłę do żołądka. On się dalej tego boi, ale on za chwilę zobaczy, że ty tego nie praktykujesz i on będzie miał zaufanie. On się ocknie. Jest wszystko pod kontrolą. Najważniejsze zostało Perez mówi zdjęte, taka przyszła wiadomość, bo to było bardzo niedobre to, co tutaj. To było dane na siłę ten program. On miał to założone przez ten strach, przez tego węża, co mu tam do gardła kładli. Ale już lecimy dalej, mówi, jest kontrola, skan, dalej chcę tutaj czytać. I teraz idziemy tu na górną część za karku, za głową. Jest wszystko w porządku, ma rozłożone skrzydła i teraz jedno skrzydło z góry i do spodu i drugie tak samo będzie skanowane. Ze skrzydłami jest wszystko świetnie, nie ma nic. I teraz brzuszek od spodu. Stop. No i widzisz, jest mała kropka w przewodzie pokarmowym, bliżej tutaj pupy do wydalania. I teraz już Perez daje informację, że to jest połączone z tym, co było, co żeśmy ściągnęli. Jakby z takiego, nie że strachu, ale z tego wszystkiego, że jest przepełniony i tak dalej, rozwolnienie biegunka i takie, nie wiem, no to przychodzi bardziej taka woda, nie. Nie było takiej konsystencji, jaka być powinna. To wszystko sztucznie było sprowokowane. Mhm. To i ten pierwszy z przełyku łączył się teraz z tym drugim koło pupy, który teraz Perez już oczyszcza i zdjął. Mhm. Także teraz wszystko powinno, mówi, uspokaja, wróci z tą energią do normy i nabierze do ciebie zaufania i zrozumie, że w innym może być karmiony i może to być przyjemne i zdobędzie zaufanie i inaczej to wszystko może się odbywać, a nie w strachu i na siłę. To było bardzo niedobre, Perez mówi. Kontynuujemy teraz jeszcze do ogonka, łapki. Łapki, pazurki, wszystko jest w porządku. Idziemy do ogona, już tu za pupą. I tu już też nic nie ma. Zdrowy, piękny ptaszek, Perez mówi, piękna energia. I teraz już to wszystko jest proces, wróci do normy i zacznie zajadać, uspokaja. Podnosi się skan, bierze na ręce Luigi i idzie z nim do kryształu. Tak się bardzo tuli do Perysa, taki wdzięczny, taki fajny, taka grzeczna, spokojna jest ta energia, taki bobas. Kładzie go na kryształ i ja widzę, jak on teraz rozłożył skrzydła
I przez te skrzydła przebija mu ta energia kryształu we wszystkich kolorach. Tak idzie w górę. Tak ma rozłożone skrzydła i tak sobie spokojnie siedzi, się ładuje. Ten brzuch właśnie od spodu, ten worek, to wszystko teraz idzie, proces regeneracji, to wszystko teraz już będzie w porządku. Perys wziął go z tego kryształu, trzyma go na ręce, otworzył drzwi i on teraz wie, że teraz już nastąpi połączenie z ciałem fizycznym. Luigi wraca do domu. Mam nadzieję, że już dzisiaj wieczorem będę mu mogła dać do dziobka, że będzie syje. A te wszystkie, co już oczyszczałam zwierzęta, mamy potwierdzenie. Ta jedna papuga, co miała tutaj program, też w ogóle nie chciała jeść. Był problem wielki. Myślałam, że odejdzie mi. No wiadomo, jak ptaka idzie, to bardzo szybko. Po oczyszczeniu, zdjęciu programu od razu zaczęła jeść, ale to 3 strzykawki. I do dzisiaj to jeszcze jest, prosi o to jedzenie. Dostarczam wszystkie, nawet roczne papugi. Widzą, że te są karmione, ale też każdy zostaje, bo to są suszone owoce zmielone na proszek. I to się robi papkę z ciepłą wodą. I bardzo fajnie. Jeżeli to im smakuje, wspomaga ich rozwój, wspieramy. Dobrze. Kochani, na zakończenie jeszcze raz zwracajcie uwagę na wasze zwierzęta. To nie znaczy, że weterynarz jest potrzebny, ale można uniknąć, chodzi o zwierzę, uniknąć cierpienia i waszego niepokoju. Poprzez niepokój stwarza się też energia niedobra i wiadomo, o co to chodzi, kto tej energii potrzebuje. Także chcemy, żebyście wszyscy szczęśliwie się rozwijali, a wkrótce z Patrykiem mamy spotkanie, będą przekazy, bo już jest ich dużo. I nasi goście to też są, trzeba tych też regresje, także pozdrawiamy was serdecznie. Uważajcie na wasze pociechy. Namaste.